Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Porozmawiamy o eksporcie, no w takim kontekście bardzo europejskim, bo mamy w tym tygodniu dostaliśmy kilka ważnych danych, jeżeli chodzi o Unię Europejską, Niemcy, ale zaczniemy może od naszych największych partnerów handlowych pod względem eksportu. Oczywiście to są dane GUS-u. Nasi najwięksi partnerzy handlowi to Niemcy, 28% udział w naszym eksporcie, daleko, ale jednak na drugim miejscu Czesi, 6,3%. Notabene Czesi też pod względem takim handlowym czy gospodarczym są mocno uzależnieni od Niemiec. Francja 6,1%, a Stany Zjednoczone dopiero na 8 pozycji, 3,1%. Generalnie kraje Unii Europejskiej to prawie 75% naszego eksportu, w tym strefa euro prawie 60%. I ta struktura naszego eksportu pozostaje stała mniej więcej od wielu lat. Oczywiście wcześniej, kilkanaście lat temu, ważna była w tej strukturze Rosja, no ale tak już nie jest, nie ma jej w pierwszej dziesiątce. I dlaczego ta struktura się nie zmienia? Dlaczego ona jest właściwie stała? Panie redaktorze, warto by było na chwilkę przyjrzeć się, jakie są czynniki, które powodują, że ta struktura jest taka, a nie inna. Po pierwsze, to jest kilka takich czynników, które jakby wspomagają nasz eksport, dynamizują go do tych krajów, które będę za chwilę opisywał, jest nam łatwiej sprzedawać. To będzie dokładnie pokrywało się z tym, co pan redaktor zechciał przytoczyć z danych GUS-u. Po pierwsze, łatwiej nam jest eksportować do sąsiadów. Jak firma się rozrasta tak stopniowo, no to najpierw obsługuje swoje najbliższe otoczenie, a w pewnym momencie tego jest za mało i zaczynamy sprzedawać do któregoś z krajów sąsiednich. Po drugie, łatwiej nam, jeżeli mówimy o dużej gospodarce, no bo oczywiście ona jest odpowiednio chłonna, ona też może mieć klientów o zróżnicowanej sytuacji, nazwijmy portfela, więc tam będą i prostsze towary, ale trochę tańsze, tam będą też bardziej wyrafinowane. Kolejny element to są kraje, które u nas sporo zainwestowały. Proszę zobaczyć, że sporo naszego eksportu to jest sprzedaż w obrębie takich międzynarodowych, dużych holdingów, które po prostu część asortymentu produkują u siebie, a potem, znaczy u nas, a to jest potem fakturowane do nich i oni to rozsyłają na cały świat. Do tego dochodzą jeszcze takie rzeczy typu bliskość, nazwijmy, kulturowa. Nam stosunkowo prosto poruszać się po Europie, czy zachodniej, czy wschodniej, a trudniej nam rozmawiać z klientami z Afryki czy z Azji. To taka łączność, nazwijmy, mentalna, takiego jakby tańca biznesowego, w jaki sposób się działa. No i jeszcze do tego dochodzą sieci handlowe, które owszem, międzynarodowe, które owszem w Polsce mają mocną pozycję, ale część towaru kupowanego w Polsce wysyłają na cały świat. No i proszę zobaczyć, że jeżeli się te rzeczy zbierze razem, no to stąd mamy tą bardzo dużą ekspozycję na Niemcy, bo to duża gospodarka inwestująca u nas blisko, tak? Czesi oczywiście to jest taki dosyć szczególny przypadek, to jest bliski sąsiad, ale mamy z nim bardzo dużo współpracy w automotive, sporo rzeczy robimy wspólnie z Niemcami. Potem są te kraje duże, Francja, Włochy, Holandia, no, zamożne, które też u nas eksportowały. I dlaczego my tak naprawdę w tej chwili zamykamy się na tych rynkach? Bo to jest ważne. My po nich poruszamy się stosunkowo łatwo, natomiast mamy kłopot z wyjściem gdzie indziej. Ja bym zwrócił uwagę na to, że to gdzie indziej nie osiąga się w jednolity sposób, bo zupełnie czym innym jest nowe poruszanie się po krajach na przykład wysoko rozwiniętych, ale spoza Unii. I oczywiście tam mamy ekspozycję śmiesznie niską do naszych ambicji, do tego, co tam by mogło być sprzedane. Pan redaktor przytoczył, które miejsce mają Stany, a ja pozwolę sobie przypomnieć wszystkim, że one w tej pierwszej dziesiątce to są całkiem od niedawna, bo my w ostatnich latach dopiero intensyfikujemy tam sprzedaż. Więc oczywiście, gdybyśmy mieli taki zwykły, typowy poziom sprzedaży, jak do innych krajów, na przykład wysoko rozwiniętych europejskich, no to pewnie eksport do Stanów byłby z 5 razy większy niż dziś. Tak? Więc to by była duża szansa. Oczywiście oprócz Stanów jest jeszcze Kanada, Japonia, Korea Południowa, no moglibyśmy tutaj wymieniać. W Japonia, Korea, tam jest postęp. Unia Europejska zawarła pewne umowy z tymi krajami i dzięki temu my tam sprzedajemy coraz więcej, ale oczywiście nie na miarę oczekiwań. Jest jeszcze jedna grupa krajów, o których warto opowiedzieć. To są kraje z tego grona, nazwijmy, no, gospodarek rozwijających się.
Proszę zauważyć, tam jest kilkadziesiąt gospodarek, a my tam udział sprzedaży, jakby je wszystkie podsumować, to mamy około 8%, więc to jest bardzo nie. To są kraje afrykańskie, to jest Ameryka Południowa. To jest Ameryka Południowa, to są kraje afrykańskie, to jest Azja Południowo-Wschodnia, tak? I proszę zobaczyć, że my tam mamy spory kłopot w sprzedaży, bo kiedyś jeszcze na początku lat 90. myśmy dali się przekonać światu, że nie łączy się takich dwóch żywiołów typu administracji i biznesu, one się mają nie wspierać, one mają działać rozdzielnie. Natomiast kłopot jest taki, że na rynkach afrykańskich, Ameryki Południowej, Azji, tam jeżeli nie ma bardzo silnej presji ze strony administracji państwa, to tam biznes sam z siebie nie wejdzie. Tam można jakieś obrzynki sprzedawać, ale żadnych dużych, poważnych dostaw. Tam się dużego, poważnego biznesu nie zrobi. I myślę, że my chociaż zrobiliśmy ostatnio jakiś krok w stronę wzmocnienia wsparcia administracji, to jest jeszcze o kilkadziesiąt, jak nie o kilkaset kroków za mało. Nasza administracja na poziomie MSZ-owym, ale też i szefostwa resortów gospodarczych musi wiedzieć, że musi wykonywać stałą, bardzo mocną presję na tamtejsze administracje, żeby w ogóle ktokolwiek chciał z potencjalnym partnerem z Polski rozmawiać. I tak widać, że to musimy zadziałać, to musimy przewalczyć, żeby rozwijać się również gdzie indziej niż sama Europa. Właśnie takimi instytucjami bardzo prężnymi dysponuje wiele państw, które no, ekspansywnie są bardzo mocne gospodarcze, na przykład Korea Południowa, ale to może za chwilę. Natomiast chciałbym, żebyśmy się skupili na Niemczech. To jest nasz główny partner handlowy, największa gospodarka w Unii Europejskiej. No i takie dane, które pochodzą sprzed paru dni o wzroście gospodarczym PKB w Niemczech w 2023 roku obniżyło się o 0,3% w relacji rok do roku. Niemcy są też jednym z krajów G20 o najgorszych perspektywach na 2024 rok. Takie są prognozy OECD. Wzrost gospodarczy wyniesie zaledwie 0,6% i będzie najwolniejszy spośród wszystkich członków G20 z wyjątkiem Argentyny. No i mam takie pytanie, bo to jest nasz główny partner handlowy. My jako gospodarka mamy bardzo ważne, bardzo duże ambicje eksportowe. Zresztą trudno sobie wyobrazić tak naprawdę postęp czy wzrost gospodarczy bez rozwiniętego eksportu. I czy nie jest tak? Jest takie znane powiedzenie, że kiedy USA, Stany Zjednoczone kichają, wtedy cały świat ma kata. Czy nie odnosi to również do nas i do Niemiec? Kiedy Niemcy kichają, to my również mamy katar. Czyli bardzo, bardzo boleśnie przeżywa to nasza gospodarka. No i co to może znaczyć dla nas, skoro ubiegły rok dla Niemiec był słaby, no i ten też zapowiada się również nie najlepiej. Niemcy są faktycznie dla nas bardzo ważne i nie chodzi tylko tutaj o samą masę towaru, który jest wysyłany, no bo tak jak zechciał pan redaktor przytoczyć, 28% naszego eksportu to Niemcy w tym roku, prawie 20% naszego importu, więc widać, że tutaj w obie strony jest dosyć mocna współpraca, ale ja bym to pooglądał jeszcze przez pryzmat taki, to nie jest jeden, czy dwa, czy trzy wyroby, które my tam wysyłamy. Jeżeli by klikać w dane GUS-owskie dotyczące tego, ile jest kategorii towarów, które my wysyłamy, to tam jest kilka tysięcy kategorii towarów, więc widać, że to są dostawy od bardzo wielu podmiotów z Polski, z bardzo wielu branż i bardzo wiele w związku z tym miejsc w kraju zależy od tego, czy koniunktura w Niemczech jest dobra czy słabsza. I teraz faktycznie jest tak, że przez bardzo wiele lat koniunktura w Polsce i w Niemczech była praktycznie taka sama. Myśliśmy dokładnie w tej samej fazie. Niektórzy żartowni się opowiadali, że żeby namalować wykres koniunktury, to trzeba było gumką połączyć dwa flamastry i ciągnąć jeden kolor to my, drugi to oni. Po prostu to nie odchodziło jedno od drugiego. Faktycznie natomiast od kilku lat jest troszeczkę inaczej. Koniunktura w Niemczech słabła, prezentowała się tak sobie, a ta nasza szła trochę lepiej. I jak się trochę grzebało, co to mogło być, to część znawców tematu mówiła, że jest to pewnego rodzaju operacja, między innymi w obrębie koncernów, że część tych rzeczy, które były robione w Niemczech, jest teraz robione gdzie indziej, na przykład również w Polsce. I to, co im było 0,5%, no to nam przybyło 3, no ze względu na tą różnicę gospodarki. To oczywiście nie może trwać wiecznie i my będziemy w najbliższym czasie coraz mocniej odczuwać, że gospodarka niemiecka jest w kłopotach. No ale oczywiście jakimś remedium na to jest poszukiwanie innych rynków zbytu, ewentualnie być może rozwijanie się tam, gdzie w tej chwili Niemcy z mniejszym sukcesem coś sprzedają. Proszę pamiętać, że my na
wielu rynkach konkurujemy częścią tych dostaw. Czy są to wyroby gotowe, czy są to rzeczy potrzebne do dalszej produkcji, no to może się okazać, że możemy je dostarczać do Niemiec, a jeżeli tam popyt jest niewystarczający, no to możemy je dostarczać gdzie indziej. I jeszcze jedna uwaga w kwestii tych danych statystycznych, które zechciał pan redaktor przytoczyć. Jeżeli by popatrzeć tak formalnie, to proszę zobaczyć, że nasza sprzedaż do Niemiec ma się lepiej niż sprzedaż ogółem, jeżeli byśmy popatrzyli na dynamiki, to po pierwsze. A po drugie, kiedyś była taka zasada, można było w taki szybki sposób ocenić, jakie są perspektywy naszego eksportu na dany rynek. No i nasza dynamika eksportu to było 3-4-krotność tego, co się działo z PKB tego kraju. Więc jeżeli Niemcy mają doła, jeżeli są w recesji takiej no, 0,5% do procenta, zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie to podsumowanie, bo jeszcze wszyscy w tej chwili zliczamy czwarty kwartał, no to by się okazało, że tam powinniśmy mieć regres ze sprzedażą, nie wiem, procent, dwa, może trzy. Natomiast my tam mamy wciąż jeszcze przekraczające 2% wzrosty sprzedaży. A więc może się okazać, że to wciąż jeszcze to działa takie rozprzężenie tych dwóch koniunktur i my wręcz na rynku niemieckim zajmujemy takie trudniejsze nisze, których nie są w stanie obsłużyć wręcz dostawcy z Niemiec. No właśnie, to jest ciekawe, bo tutaj my wchodziliśmy właśnie w takich momentach bardziej kryzysowych, kiedy te gospodarki największe miały problemy. Całkiem sprawnie, dobrze sobie radziliśmy właśnie w takich sytuacjach, oferując produkty konkurencyjne, ale jednak trochę tańsze. I mam jeszcze takie pytanie, no bo mamy taką sytuację, jeżeli chodzi o Niemcy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, również tam mamy również bardzo, znaczy spowolnienie gospodarcze, słabą dynamikę i też jakąś perspektywę nie najlepszego wzrostu gospodarczego. Czy to nie jest pora, żeby pomyśleć o rzeczywiście dywersyfikacji eksportu, ale z drugiej strony, na ile ta dywersyfikacja jest możliwa, czy nasze towary europejskie są na przykład konkurencyjne na innych rynkach poza unijnych, no bo nasza produkcja, czy produkcja europejska generalnie podlega bardzo dużym ograniczeniom. To są koszty wytwarzania są duże. Czy jednak mimo wszystko polskie produkty, polskie towary są na tyle atrakcyjne cenowo i jakościowo, żeby wchodzić na rynki jednak pozaeuropejskie? Panie redaktorze, jeżeli myślimy o konkurencji na tych innych rynkach niż europejskie, to pamiętajmy, że my głównie zderzamy się z konkurencją, która jest z innych krajów europejskich, więc tam się sprzedają europejskie towary w dużej ilości, są one cenione z bardzo różnych powodów, przede wszystkim za jakość, za ich wyrafinowanie. Ci, którzy mogą sobie na nie pozwolić, bo to nie są najtańsze wyroby, no chwalą sobie te towary i je kupują. Natomiast to jest pytanie, czy my jesteśmy na tych rynkach operować w stanie sprawniej niż nasi koledzy z Niemiec, z Holandii, z Belgii, z Włoch. To jest podstawowa sprawa. No i między innymi wracamy do naszej rozmowy sprzed 5 minut, kiedy mówiliśmy, że specyfika rynków Afryka, Ameryka Południowa, Azja no wymaga jakiegoś wysiłku ze strony państwa, żeby biznes był w stanie tam w ogóle się pokazać, wejść i konkurować, żeby tam ci odbiorcy w ogóle mieli szansę zetknąć się z naszym towarem. Tak? Musi być jakiś pierwszy kontakt, jakieś takie zachęcenie. Natomiast jeżeli już to będzie, to raczej bym się nie obawiał o to, że nasze towary nie będą spełniały tamtejszych oczekiwań, że będą jakoś gorzej traktowane. My w wielu krajach mamy to do przodu, jak możemy pokazać metkę, że zrobiono w Europie. Jest to przyjmowane tak samo dobrze jak z Niemiec, jak z Holandii, jak z Belgii i te towary będą się oczywiście sprzedawać. Natomiast no, to wymaga jakiejś pracy i oczywiście ta dywersyfikacja nie może opierać się tylko i wyłącznie o te rynki rozwijające się, bo owszem, one rosną, tam przybywa zamożnych klientów i oni sporo będą docelowo w stanie kupić, ale przede wszystkim i dużo łatwiejszy i dużo mocniejszy ze względu na popyt to jest eksport, który byśmy byli w stanie generować do krajów wysoko rozwiniętych, ale spoza Unii. I ja myślę, że w tym miejscu przede wszystkim powinniśmy zrobić nacisk, bo dużo prościej i dużo efektywniej będziemy w stanie zrobić postępy, niż zastanawiając się, który to pojedynczo kraj afrykański podbijać, żeby tam sprzedać 3 sztuki tego czy 4 sztuki tamtego. No właśnie, te kraje pozaeuropejskie są bardzo ważne i no, mieliśmy już takie przedsięwzięcia, na przykład Go Africa, były tego typu inicjatywy. No, myślę, że trzeba to kontynuować, rzeczywiście szukać tak. Tych rynków, na których możemy odnieść sukces. I te inicjatywy są oczywiście bardzo ważne, tylko trzeba nie ustawać w ciśnieniu.
pięciu. To cały czas musi być taka połączona praca naszej administracji i na poziomie dyplomatycznym, i na poziomie gospodarczym ze strony administracji we współudziale biznesu prywatnego, który tutaj oczywiście będzie wchodził ze swoimi towarami. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Naszym gościem był pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia.